Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię. Komiksy i tak jak Wam obiecałem, Marcin Podolec, bajka i jej gang, czyli kultura gniewu. Choć tutaj mamy napisane krótkie gadki, ale dla mnie to zawsze będzie kultura gniewu. Super wydawnictwo, pozdrawiam ich serdecznie. I co? No, tak jak obiecałem, okładeczka 39,90. Widzimy tam na górze. Można oczywiście też kupić taniej. Ja go kupiłem troszeczkę taniej na jednych ze stron. I zaczynajmy. Przede wszystkim, tak jak wspomnieliśmy, już wiemy o tym, jest to spin-off. Historia dzieje się jeszcze przed wydarzeniami. Tak ja to odebrałem przed wydarzeniami z bajki na końcu świata. Opowiada o bajce, która jest samotnym pieskiem, żyje sobie na jakiejś tam dzielnicy w jednym z miast, w bliżej nieokreślonym mieście. No i. Popada w pewien konflikt z innymi zwierzakami. Nie będę wam mówił, kto to jest. Jeszcze nie chcę wam zdradzać. Myślę, że sami sobie przeczytacie i szuka swojego tego gangu. Chce go stworzyć tak naprawdę. Robi sobie selekcję, gdzieś tam, daje jakieś ogłoszenie. No, jest to śmieszne, fajne, no takie zaskakujące, że, że pies może wpaść na tak genialny pomysł. No i sama historia jest taka dość dynamiczna, dynamiczna. Jeśli chodzi o ten gang, to kto jest bardziej spostrzegawczy, może domyśleć się mniej więcej już teraz. Kto w, w, w tym gangu będzie, ale jak się tam znajdzie i dlaczego, tego już wam nie zdradzę. Dlatego e, przejdźmy może do wnętrza komiksu. E, wiadomo, stylistyka jest ta sama, ten sam twórca, więc tutaj nic się nie zmieniło. Kreska jest ta sama, tylko że no, tutaj nie mamy tego brudnego, takiego ponurego, e, postapokaliptycznego świata, tylko jest świat współczesny. Ten nasz obecny, który teraz mamy miejsce. Także no zobaczymy, zobaczmy jak jest. Oczywiście jeśli chodzi o sam komiks, jest kontynuowane to, co było w Bajce na końcu świata, czyli mamy krótkie takie rozdziały, prawda? Tak jak widzimy, przejdźmy za. O właśnie, i tak jest za każdym razem. Także to jest dobry zamysł, jaki był, jeśli chodzi o nie tego komiksu. Ja to popieram, gdyż mówię bardziej to jest dla dzieciaków niż dorosłych. Także, no, no nie wiem, co tu mogę więcej powiedzieć. Tak naprawdę poziom trzyma taki sam. Jest to troszeczkę inna historia, na pewno bardziej zabawna, bo nie jest taka mówię, smutna, choć są tu też takie elementy, które mogą chwytać za serce. Owszem, jak najbardziej, między innymi związane z tym tutaj chłopcem, ale to też wam nie będę zdradzał, czemu tak jest? I to głównie chyba tyle, co chciałbym przekazać o tym komiksie. Niewiele mogę powiedzieć, poza tym, że dalej trzyma swój poziom, pomimo, że historia jest troszeczkę inna. tak. Kolejna część tutaj. Bardzo fajny zresztą rysunek, fajnie zrobiony. Już chyba każdy wie, że to jest właśnie gang bajki, ale mówię, nie będę zdradzał, jak to się stało. No rządził, rządził na tej dzielni później. I tu mamy pilok właśnie ale to też mówię, nie chcę Wam zdradzać. No i oczywiście na końcu znowu ta przecudna bajeczka. No, piesek jest słodki, prawda? Powiedzcie, że jest inaczej. Okej, okay, dobrze, to chyba tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Nowość, jeśli chodzi o komiks świeżutki, jeszcze mówię ciepły. Powiem szczerze, że go dopiero co sam przeczytałem. Bawiłem się w porządku. Szczerze Wam polecam. Ode mnie jest kciuk w górę dla pana Marcina. Czekamy na kolejne jego komiksy. Także jeżeli Wam się podobał film, dajcie tego lajka, like, dajcie tą subskrypcję, polubcie kanał na, na Facebooku. Zachęcam Was do tego. Dzięki temu może większa liczba osób będzie mogła ten komiks dostrzec, dojrzeć. Nie każdy lubi czytać, niektórzy wolą sobie obejrzeć, posłuchać te parę minut filmu, kto ma i co ma do opowiedzenia o tym komiksie. Może wtedy się zdecydują, kupią go swoim pociechom. Ja serdecznie polecam Myślę, że się nie zawiodą. Tym bardziej za tak przystępną cenę i tak fajne wydanie, bo jest oczywiście ono w twardej oprawie, tak jak i, i bajka na końcu świata. Dlatego szczerze Wam polecam. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.